Trzeci sezon Wiedźmina za nami. Recenzje wpadły, recenzje polskie, recenzje zagraniczne, i gdy wpadasz w narrację, zaczynasz czytać sobie i słuchać recenzji, recenzentów, krytyków, ale i zwykłych fanów w serialu, zaczynasz zauważać pewien, pewien rozpad, pewien rozdział pomiędzy tym, co się dzieje w Polsce, a pomiędzy tym, co się dzieje za granicą. Wydaje się, że za granicą serial jest oceniany inaczej, jakby oglądano inny serial, niż u nas w Polsce. Mnóstwo recenzentów, mnóstwo polskich krytyków, YouTuberów, TikTokerów i tak dalej, ma ogromnie emocjonalny stosunek do serialu, do książek, do gier, do filmów starych polskich, i ten stosunek emocjonalny wyrzuca w ocenach. Chociażby. Jedna rzecz, która powinna Was... Zajrzyjcie na Rotten Tomatoes, gdzie zobaczycie, że ten sezon ma 85% pozytywnych recenzji od krytyków, a 33% od fanów. I warto zajrzeć do tego, kto jest tym fanem, bo tam znajdziecie ogromny desant Polaków, którzy wpadają, zakładają konta i piszą nawet po polsku komentarze, byle móc dać jedną gwiazdkę. I chciałbym dzisiaj... Jak już wiecie, tokolwiek z Was widział moją recenzję. Nie broniłem tego serialu, nie broniłem tego sezonu, bo nie miałem serial wcześniej. Chciałem zastanowić się nad tym, skąd do się bierze i czy to jest podejście, które powinniśmy robić my, jako krytycy, my, jako fani, czy dokładamy się do niezwykle niefajnych mechanizmów, które potem są multiplikowane przez Was, przez nas i nabijają tylko i wyłącznie ewentualnie pieniądze, nienawiść. I oczywiście wyświetlenia, ale budują także strasznie niezdrowe podejście do niektórych ludzi. Więc dzisiaj, czy umiemy w ogóle rozmawiać o Wiedźminie? Obawiam się, że nie. Więc już dostaliście moją tezę, i to jest materiał, który nagrywam z wami. Podczas live'a, więc Wasze pytanie tutaj będą dla mnie ważne. Ale każdego z Was teraz zapraszam, żeby zajrzeć sobie właśnie na Rotten Tomatoes, bo to jest dla mnie przepiękne. Zauważcie, jedną z pierwszych rzeczy, która pojawia się w komentarzach, to jest oczywiście odniesienie do twórców i oczywiście pełen ogrom nienawiści. Zauważcie, ja powiedziałem, że ten, ten sezon jest zły. Że tempo jest bardzo słabe, że nic się nie dzieje, że nieustannie wręcz próbujemy budować coś ale to coś się w końcu nie wydarza, więc my jako widzowie jesteśmy zmęczeni. I moja ocena jest zdecydowanie, no nie wiem, 4 na 10, może bym tak powiedział, prawdopodobnie. I pewnie takich recenzji, gdzie to było 4 czy tam 3 na 10, znajdziecie sporo w internecie. Ale różnica zaczyna się, gdy zaczynamy patrzeć na to w jaki sposób to jest usprawiedliwione. Każda osoba, która zajmuje się filmami, wie o tym, że Film, serial, książka, może książka mniej, ale film i serial ma wielu ojców. Świat autorskiego kina skończył się setki lat temu. Gdy mamy producentów, mamy producentów wykonawczych, mamy reżysera, scenarzystę, mamy oczywiście też studio filmowe, które także wpływa. Więc w przypadku Netflixa to jest rzesza ludzi, która pracuje nad filmem. Ale zauważycie w recenzjach, szczególnie właściwie nie, tylko i wyłącznie Polskich. Niezwykłą koncentrację, ale przepraszam, amerykański też, to jest mój błąd. W amerykańskich też zauważycie, że jest koncentracja na konkretnym winnym, której nie znajdziecie przy innych recenzjach, przy, in przy ocenach innych bytów. Zastanówcie się, ile razy, oglądając materiały dotyczące najróżniejszych seriali, od lewa do prawa, od góry do dołu, czy to będzie Ricky Morty, naprawdę, czy to będzie Community, czy to będzie jakikolwiek głupi serial. Bridgetonowie, jakikolwiek serial, Richard, Preacher, cokolwiek. Jak dużo uwagi poświęca się showrunnerowi lub showrunnerce? Zastanówcie się, ponieważ jak zaczniecie przeszukiwać materiału dotyczące innych seriali, u nawet tych samych osób i to krytyczne i pozytywne, komentarze dotyczące wina showrunnera, zasługa showrunnera są niezwykle rzadkie. Tutaj jednak wpadamy w dziwną dziurę w dziwną niszę. Nagle jest piękne utożsamienie, że cały Wiedźmin Netflixa jest, jest tak zły, ponieważ albo oczywiście Netflix, do tego przejdziemy za chwilę jeszcze do tego, że winny jest Netflix, ale przede wszystkim winna jest showrunnerka. Winna jest showrunnerka, e, czyli pani Lauren Schmidt Hissrich, e, która jest tutaj showrunnerką od pierwszego sezonu, która była także producentką animacji z Mory Smoka. Czyli animacji całkiem dobrej. Także także z Zmory Smoka z, z Wiedźmina, była oczywiście także producentką przy. E, może, przepraszam, zmory Wilka, przepraszam, najmocniej, była także producentką przy rodowodzie krwi, który, jak wiecie, dla mnie był beznadziejny. I tutaj moim zdaniem pojawia się jedna ważna, ważna, ważna rzecz. To nie bez powodu skupiamy się na kobiecie, i nie bez powodu ci krytycy, którzy to robią, próbują ją niejako wyciągnąć jako kozła ofiarnego. To samo zresztą dzie dzie dzieje się i dotyczy Kathleen Kennedy. Zastanówcie się nad tym, jak wielu znacie producentów lub showrunnerki, których po prostu nazwiska możecie wyrzucić z głowy. Nagle się okaże, że bardzo mało. Totalnie będzie nagle tak o kurna, no pff, będę znał tylko te złe. I do najczęściej znacie kobiety. Dlaczego? Ponieważ niestety, moim zdaniem, w dyskursie zarówno amerykańskich niektórych krytyków, jak i polskich, to jest idealne odbicie i takie Nienawiść do kobiet jest idealnym tematem, który nabija wyświetlenia. Zatem, jak fajnie przyczepić się Loren, ponieważ dzięki temu mój kanał będzie rósł. A jeżeli ja jeszcze przeinaczę jej imię i będę ją obrażał za każdym razem, mimo tego, że we wszystkich moich materiałach, jak poszukacie, prawie nigdy nie mówię o showrunnerze. Praktycznie nigdy. Ale tutaj będę ją obrażał, dzięki temu urośnie mój Moje, moje materiały, ponieważ algorytmy YouTube'a promują agresywne, mocne, skrajne poglądy, dlatego też bardzo dużo konserwatywnych YouTuberów ma ogromne zasięgi. Czy oczywiście, czy to znaczy, żeby to była istotna sprawa? Czy to znaczy, że Loren nie miała żadnego wpływu na jakość Wiedźmina? Bzdur, oczywiście, że miała. Czy jest współwinna słabej jakości trzeciego sezonu? Oczywiście, że jest. Tak samo jak scenarzyści, tak samo jak producenci, tak samo jak Netflix, tak samo jak reżyserowie. Bez dwóch zdań. Tutaj w ogóle nie chodzi o to, że, że moim zdaniem krytycy czy też fani powinni nagle. Nie, 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 Loren jest najlepsza. Nie w żadnym wypadku. Podobnie Bagiński, chociażby, który tutaj jest. Tylko że dziwi mnie, że, żeby ma być cztery, nie dziwi mnie. Nie dziwi mnie, ale smutne trochę jest. Uczepianie się tych elementów, które są najbardziej reakcyjne, które są najbardziej nienawistne i co więcej, podsycanie. Podam przykład, który moim zdaniem jest niezwykle istotny. Niedawno mieliśmy Pinokia od Disneya, gdzie Tom Hanks starał się jak mógł i była Cynthia Arviro, która jest genialną piosenkarką. Genialną piosenkarką i świetną aktorką. Polecam chociażby wdowy. Świetna rola. Miała także świetną rolę grając Harriet Tubman. Genialna aktorka! Ale, jako że była czarnoskórym, brytyjskim swoją drogą, dzwoneczkiem, to nagle pojawiła się w filmie na 4 minuty. Możecie znaleźć, szczególnie na pewnym konkretnym odłamie YouTube'a, recenzję, gdzie miniaturka będzie z czarnoskórym dzwoneczkiem. Mimo tego, że nie jest on absolutnie istotny z punktu widzenia fabuły. I krytyczne recenzje, które były mówiły: Ten Disney. Ten Pinocchio jest beznadziejny, jest ohydny, jest beznadziejnie głupi, i tak dalej. A najczęściej mówiły też: ten, ten Pinocchio jest woke, cokolwiek znaczy woke, a ten, ten jest poprawny politycznie. To znowu kolejna bzdura, ale koncentrowały się na nienawiści, na, na ugryzieniu tego, co jest takim niską pobudką. Seksizm, rasizm, to są te piękne pobudki, do których łatwo sięgnąć i dzięki temu zarobić. Ja nazwałem ten film chyba najgorszym albo prawie najgorszym poprzedniego roku. Ohydny, beznadziejny. Ale w mojej recenzji nie znajdziecie słowa na temat Cynthia Vio, bo to nie jest istotne. Na temat obsadzenia jej, ponieważ ona ma genialny głos i ona tutaj nie ma nic do powiedzenia niejako. I dla mnie, jako dla recenzenta, w pewnym sensie obowiązkiem moim jest wiedzieć o tym, że są pewne grupy i są pewne algorytmy, które czekają tylko. Na to, żeby móc uczepić się pewnej nienawiści i wiedząc o tym, tym bardziej albo o tym nie mówić, albo podkreślać, podkreślać, że to nie jest esencja jakości. Czyli to nie jest tak, że Pinocchio Disneya z Tomem Hanksem jest gówniany, ponieważ jest czarny, czar, czarna, czarny dzwoneczek. Bzdura, to jest totalnie absurdalne tym bardziej powinienem powiedzieć wręcz odwrotnie. Tak samo, moim zdaniem, przy recenzji Wiedźmina, jeżeli ja jako recenzent przez moje ostatnie x lat w moich 100 czy 200 materiałach o showrunnerach nie mówiłem i nie mówiłem, jak gównianie zachowywali się faceci, czyli na przykład chociażby w Rodowodzie Krwi, gdzie byliśmy, mieliśmy reżysera i głównego, e, i głównego showrunnera. Jak bardzo beznadziejnie ten biały, heteroseksualny facet się zachował. Jeżeli o tym nie mówiłem wtedy, to czemu o tym mówię teraz? Czemu, widząc w internecie nienawiść do pewnych konkretnych osób, która wiemy, że częściej się będzie koncentrować na kobietach, mniejszościach e, i osobach nieheteroseksualnych, to wiedząc o tym, szczególnie gdy próbuję się wybić na tym, że wcale, że tak naprawdę zależy mi na tym, żeby była równość i tak dalej, i wykorzystuję do tego na przykład mojego Twittera, żeby pokazać, jaki ja jestem, jaki ja jestem do przodu, że tak się wyrażę, tym bardziej powinienem zaprzestać, nawet co więcej, walczyć z moimi, w cudzysłowie, fanami, którzy próbują siać tą nienawiść. My mamy w Polsce już na przykład zakorzenione obrażanie niektórych osób, i najgorsze dla mnie jest to, że potem są recenzenci, którzy przychodzą i mówią: Ja muszę obrażać, bo to nie jest obrażanie, bo to jest tylko krytyka. Gdybym ja nazywał tego matkę tego kogoś, nie wiem, no wiecie, najgorszymi słowami, im powiedział: To nie jest krytyka, to, jest, to nie jest e, obelga, to jest krytyka, to jest osoba publiczna, ona robi różne rzeczy, mam pełne prawo obrażać. To tak nie działa. To tak nie działa i wydaje mi się, że my mamy tutaj ogromnie e, dużo większe, Dużo większe obo ym, poczucie, obowią ym, poczucie obowiązku, obowiązek i powinniśmy go realizować. Ja specjalnie pozwolę sobie przeczytać Wam kilka recenzji, ponieważ jak wejdziemy na Rotten Tomatoes, wrócę do niego, to wy zobaczycie sobie, że trzeci sezon ma 85% pozytywnych recenzji, 33% yy, audience score i ponad 1000, ponad 1000 osób yy, wypowiedziało się. I zajrzyjmy sobie na, na, na recenzje krytyków, czyli ludzi piszących do magazynów, do stron internetowych i itd. I tutaj jest mm, i tutaj na przykład zobaczymy pozytywna recenzja, że, e, że jest tutaj jest mroczny i poważny, ale ten sezon staje się bardziej pozytywny. A osoba, która zajmuje się, pracuje w Metro Co UK mówi, że nawet jeżeli czuje się troszeczkę zagubiony w niektórych momentach wciąż jesteś przez cały przez cały sezon e, w, trzymasz się niejako, jesteś jesteś w e, ciarki, gdzie wręcz przychodzą, bo jesteś tak wciągnięty w fabułę. Możesz zobaczyć dalej, no tutaj e, Entertainment Voice, że Lawrence Schmidt e, Hisrich e, sprawia, że jakość tego i, i konsystencja, czy też, czy też stałość jest na odpowiedniej e, wysokości, tak, żeby idealnie dla bingeowania, żeby oglądać naraz. Więc to też, to jest na, taka ocena, powiedziałbym 6 na 10 prawdopodobnie. I gdy pojawia się na przykład e, krytyczna Forbes, Eric Kane krytykuje, mówi o tym, że mamy tutaj m, ogromny bałagan nadskomplikowanej specjalnie, po boże, skomplikowanej intrygi dworskiej, która zmienia e, Ciri w troszeczkę więcej tylko w tak zwanego Magmafina, e, Maggafina, przepraszam, w świecie, który wydaje się generyczną fantazy, gdzie nie czuć, co ma, mm, nie rozróżniamy tożsamości różnych grup. Ja bym się z tą recenzją zgodził. Ja bym się z recenzją zgodził, że nie odróżniamy tych światów, że mamy tutaj, że jest taka generyczność tego. I zauważcie, to jest, to jest mocno krytyczna recenzja, ale nie ma słowa, który próbuje zrobić, który, który spróbuje oprzeć się na, na nienawiści. I znowu, jakieś pozytywne znajdziecie, i to naprawdę. Na Rodgerze i Ibercie to jest strona jednego z najważniejszych krytyków filmowych w historii. Tam, tam zobaczycie, że mimo tego, że to jest wciąż dużo kampowych, kampowej energii, i, i bardzo skrzywionych brwi Henry'ego Cavilla, to jego, jego pomrukiwań, jego chemia z czalotrą jest genialna. Joey Batesy daje bardzo fajny comic relief i całość jest całkiem uroczą, wypełniona bójkami z, ze, ze zwierzakami. Za duży budżet. Wiecie, znowu, to jest recenzja, która znowu daje 6 na 10, ale pokazuje mniej więcej, o co tutaj chodzi. A teraz przeskoczmy do tego samego tej samej strony i zobaczmy sobie polskie komentarze. Ja muszę specjalnie zauważyć jedna rzecz. Navigator, Polak, pisze po polsku. Cytuję, to jest 9 lipca, czyli dosłownie, e, dosłownie dzisiaj. E, trochę lepiej jak w drugim sezonie, ale już nie wierzę, pisane przez z Kropon, bo oczywiście nie umiem, nie mam przecinków, bo to oczywiście nie umiem, oceniam innych, ale nie potrafię pisać po polsku, że coś się zmieni, jeśli Hisrich nie umrze. I ja to pod, jeszcze raz to przeczytam. Nie wierzę, że coś się zmieni, jeśli Hisrich nie umrze. Zastanówcie się, coś ta, do, do czego trzeba doprowadzić, żeby osoba, która ogląda film, serial, czyta książkę, cokolwiek. Czy, czy, e, czy Lauren zabrała komuś dostęp do książek? Zabrała komiksy, które ja też zresztą bardzo lubię, zabrała gry? Nie, ale narracja, że trzeba dowalić kobiecie została zbudowana przez konkretne nazwiska polskich youtuberów i zachodnich też, zresztą ja mogę te też, ale nie będę podawał, bo nie o to mi chodzi w ogóle, ale na, nawiązanie do śmierci człowieka, ponieważ nie podoba mi się jakiś twór kultury, jest obrzydliwe. To jest, i takich, tego typu komentarze to nie jest, to nie jest kompletnie, kompletnie coś e, rzadkiego. To nie, to nie jest coś rzadkiego i to jest coś, co zostało przepuszczone. Zauważcie, jest też mnóstwo rzeczy, które, które, które są e, znacznie, powiedziałbym, e, brutalniejsze. Mamy Rafa, który napisał, także dzisiaj, w tym serialu, nie są mówcie, ale zjebany przez pojebanych scenarzystów bez krzty mózgu i jakąś, uwaga, uwaga, niedojebaną showrunnerkę mającą za nic książki. Znowu, zastanówcie się, czy ta osoba kiedykolwiek pisała o jakimkolwiek showrunnerze. To jest narzucane, to jest narzucana narracja, przez narzucana, to jest podkręcana narracja przez konkretnych krytyków. Ja teraz specjalnie zacytuję kogoś, kto tutaj, kto tutaj pisze. MH e, he, pisze aha, czyli to wina Polaków. Jak po 15 minutach mojego gadania, gdzie mówię o tym, że krytycznie oceniam serial, gdzie mówię, pokazuję krytyczne komentarze z recenzentów, ktoś może coś takiego napisać. Przepraszam bardzo, ale to jest dla mnie przykład właśnie tego, jak bardzo. Jesteśmy tak bardzo uczuleni, na to, że ktoś nam zwraca uwagę, że przed chwilą życzyłem śmierci człowiekowi, ponieważ nie podoba mi się serial, i od razu jestem wielce oburzony. Wie, jakim prawem? Czy, czy gdy robię materiał o polskim odbiorze polskiego, polskiego, polskiego dzieła w pewnym sensie, jeśli mówimy o Wiedźmina, ale polskiego odbiorze, polskim odbiorze serialu, to mam o kim mówić? O Szwedach? Co za absurdalny argument, ale to jest próba odrzucenia odpowiedzialności. To jest swyt, sprytny chwyt retoryczny, gdy, ktoś, gdy ja staram się pokazać, że to nie znaczy, że wszyscy. Co więcej, to nie znaczy, że ci, ci recenzenci, którzy skupiają się na obrażaniu także, nie mają racji, gdy mówią merytorycznie. Nic takiego nie powiedziano. Co więcej, wydaje mi się, że w tych materiałach, które oglądałem, było ogromna ilość punktów, z którymi ja się zgadzałem które były, niektóre były dużo mocniej powiedziane, niektóre były słabiej powiedziane, niektóre rzeczy, o których nie pomyślałem i mieli moim zdaniem bardzo fajne racje, tu nie chodzi o to, że krytyka ich jest nagle nieprawdziwa, niesłuszna, ponieważ robią coś innego. Nie. Chodzi o to, że my budujemy pewną narrację, którą aż, która ma bardzo szkodliwe skutki. Ponieważ jeżeli robimy jako krytycy, jako youtuberzy, jako chcecie używać tego słowa, influencerzy. A chcemy mieć jakąś chcemy być traktowani poważnie, no to musimy też wiedzieć o, na, o konsekwencjach naszych działań. No tak, powiedziałem, że Polacy krytykują, bo cytuję Polaków, cytuję na angielskiej stronie komentarze napisane po polsku MH -Hey Gage. Proszę o słuchanie, to nie jest za trudne. Znowu, a potem będzie, nie, no, przecież pani, pani Loren, albo scenarzyści są głupi, a ja nie potrafię wysłuchać 5 minut materiału na YouTube. Musicie sami niejako oczekiwać od siebie, zanim zaczniecie oczekiwać od kogoś innego. To jest bardzo dobry, bardzo dobry punkt. Ja tutaj jeszcze chciałbym kilka takich komentarzy powiedzieć. Dla przykładu, oczywiście, od razu widać Polaka, który, który pisze o tym, że Bagiński powiedział, że ten serial jest wymierzony w idiotów i, ty, i moim zdaniem tylko idioci go przeżyją. To jest oczywiście bzdurą. To, co, to, co mówił Bagiński, jest bardzo ciekawym postem na temat, na, na temat tego, w jaki sposób zmienia się nasz odbiór ja, dzieł kultury poprzez. Poprzez zmiany ze streamowaniem. Coraz więcej materiałów jest oglądanych na telefonach, coraz więcej, e, coraz więcej materiałów ma krótsze. TikTok jest przykładem tego, że my chcemy. To nie jest tak, że producenci chcą robić tego typu filmy. Nie! To my wybraliśmy TikToka jako najbardziej popularny medium 2022 roku. Czy ja się z tym zgadzam? No niekoniecznie, ale zaczęliśmy inaczej odbierać filmy. Polecam Wam obejrzeć jakikolwiek film, nie mówię wyjątkowy. Z lat 70., mówię szczególnie nie artystyczny, taki typowy mainstreamowy film, lata 70., -te, 80. -te i teraz. I zobaczyć różnicę w budowaniu tempa, w ilości cięć, w ilości efektów specjalnych i w, na przykład w ilości muzyki. Zobaczycie ogromną różnicę. Był świetny, świetny materiał kiedyś pokazujący, że kino się tak zmienia, że przyspiesza. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, że kiedyś średnie ujęcie miało ponad 15 sekund. Obecnie średnie ujęcie ma około 5-6 sekund. Mówię, zanim pojawi się cięcie. Czy to oznacza, że, jest, że, że robimy filmy dla idiotów? Czy to oznacza, że dzisiaj, gdy Tarantino kręci film, to kręci go dla idiotów? Nie. Tylko chodzi o to, że my, jako odbiorcy, niezwykle się zmieniamy. I gdy Bagniesko o tym próbował powiedzieć, próbował, że. Że my, jako odbiorcy, zmieniamy i jego zdaniem inaczej oceniamy te seriale, z czym ja także się zgadzam. To nie znaczy, że jesteśmy głupsi w żadnym wypadku, ale inaczej oceniamy chociażby z punktu widzenia fabularnego, co widać po ogromnej ilości hitów ostatnich kilku lat, że nie patrzymy na treść, dużo częściej patrzymy na formę. To jest częsty zarzut do filmów Marvela, że zwracamy uwagę na formę bardziej niż na treść. Dobrze. E, jeszcze chciałem je, jeszcze kilka komentarzy, zanim zwrócę się do Was jeszcze. A e, Tutaj, czy są jeszcze. Dobrze, kot, kot postanowił pomóc mi oczywiście. I sam, 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 sama, sama kwestia tego, że ludzie wchodzą na zagraniczny portal, byleby tylko jednostkować i by tworzyć tam a, swoje, y, swoje y, oceny. I to są, robią, są, są osoby, które tylko to robią dla. Na przykład, no ja wchodzę na byle jaki. Po, prof, profil Dariusza. Ile ocenił filmów? Tylko Wiedźmina. Wchodzę na, na, na Mateusza. Klikam, po prostu przechodzę sobie, ile ocenił seriali. O, i tutaj mamy yy, Wiedźmin, Wiedźmin Blad. Blood, <laughs> Wiedźmin sezon pierwszy, Wiedźmin sezon drugi. Założył konto dla y, Wiedźmina y, dla Wiedźmina sezon pierwszy. Wtedy, o, o, wtedy, wtedy założył, założył swoje konto. I zauważacie w tym momencie, i tutaj swoją drogą także jest. E, także są to tylko po to, żeby negatywne oceny e, negatywne oceny dawać. I, I tutaj o to mi chodzi. Ja nie, nie twierdzę, że serial jest znakomity. Nie twierdzę, że jest dobry. Twierdzę, że ta różnica w ocenie pomiędzy Polakami, czy naprawdę uważacie, zastanówcie się, czy naprawdę uważacie, że jest tak diametralna różnica pomiędzy nie wiem, Amerykanami, Brytyjczykami, Niemcami, Szwajcarami, Szwedami, e, Francuzami, a Polakami, że my mamy wewnętrzny, immanentny, wpisany w nasze DNA sposób spojrzenia na serial Wiedźmin, lepszy niż cały świat. Czy nie myślicie, że ta różnica w średnich ocenach ze względu na kraj powinna być dla nas do zastanowienia się? Powinno dla nas zastanowić to, w jaki sposób mówimy o Wiedźminie, w jaki sposób obrażamy konkretnych ludzi, bo nie podoba nam się serial. Powtarzam, nie lubię piątego sezonu, no, piątego, trzeciego sezonu tych pięciu odcinków. Mam nadzieję kiedyś, że. że na mam wciąż nadzieję. Ja nie wiem, czy obejrzę czwarty sezon, bardzo uczciwie. Obejrzę prawdopodobnie, jeżeli wy mnie o to poprosicie. Bo uwaga, uwaga, teraz Wam zdradzę tajemnicę. Gdy oglądam serial, mi się on nie podoba, to go wyłączam. Nie wchodzę na fora, żeby pisać, jak jest beznadziejny. Nie wykorzystuje swojego zasięgu jako influencer, by obrażać ludzi w innych komentarzach, jaki jest beznadziejny. Bo czemu? Jeżeli chcesz oglądać serial, który moim zdaniem jest niskiej jakości i ty się zajebiście bawisz, to ja się z tego cieszę. I moim zdaniem każdy krytyk filmowy, który nie widzi tej granicy i mówi ci, bawisz się dobrze na Wiedźminie? Ty, kutasie! Zachowuje się jak kretyn. Każda osoba, która próbuje komuś zepsuć zabawę. Słuchajcie, ja skrytykowałem milion filmów. Mam całą serię najgorszych animacji. Ale jeżeli się dobrze bawisz na miszku, jeżeli dobrze się bawisz na księciu zaklętym w coś tam, zajebiście. Cieszę się twoim szczęściem. Ponieważ film to nie jest tylko próba obiektywnego ocenienia, ale także twoje subiektywne doznanie. Jeżeli do podczas twojego subiektywnego doznania cię dobrze bawisz, zajebiście. I szczerze, Powinniśmy o tym zdecydowanie pamiętać, a zbyt często skupiamy się na tym. Druga sprawa. Zauważyłem w zbyt wielu recenzjach skupianie się na wątku, który w ogóle nie jest rozwiązany tutaj i nie bardzo da się go ocenić. Pojawia się tutaj y, związek. Nawet nie wiemy, czy związek. Pojawia się tutaj scena y, pocałunku, y, pocałunku Jaskra z facetem. No i pewnie potem seksiku. No i super, no okej. Okay. Czy z punktu widzenia fabuły na ten moment wiemy, do czego ona prowadzi? Absolutnie nie, bo jesteśmy trzy odcinki przed. To jest urwane w nicość. A jest niestety jedyny problem jest w tym taki, że jest to budowane łopatologicznie, jak prawie każda rzecz w tym trzecim sezonie. Jest po prostu budowane źle. Ale czy Jaskier nie ruchałby wszystkiego, jak leci? Moim zdaniem tak. I mamy nawet powiedzenie, że on nawet zmiennokształtnych bierze. Czy mi to w jakikolwiek sposób przeszkadza? Absolutnie nie. Czy fabularnie do oceny tych pięciu odcinków jest to istotne? Nie, bo my nie wiemy, co, do, co wychodzi z tego w cudzysłowie związku. Absolutnie nie wiemy. Bo nie wiemy kim jest, to jest Radomir Bodajże. Nie wiemy kim on jest, bo zachowuje się jego wątek także nie został rozwiązany, ponieważ serial urywa się w połowie celowo i to była decyzja producentów w Netflixie. Prawdopodobnie dlatego, że próbują przeciągnąć zarobek marki i obawiają się tego i prawdopodobnie zobaczyli to, że po tym, gdy wyszła informacja o zmianie Geralta i będzie nowy aktor, to niestety w popularnej opinii Henry Cavill już nie gra Wiedźmina, więc musieli mnóstwo czasu poświęcić teraz, żeby przypomnieć ludziom, że on wciąż gra Geralta i to może stać moim zdaniem częściowo za tym, że podzielono ten seans, żeby ludzie sobie przypomnieli teraz i przy okazji premiery tych ostatnich odcinków za niecały miesiąc, ludzie a, to jest Geralt, to ja wracam oglądać cały sezon. Dobra, a teraz do Was. Do Was chciałbym, chciałbym się odnieść teraz po pierwsze z ręczniczkiem moim, ponieważ ja nie ma tutaj żadnego wniosku w moim materiale. To nie jest tak, że ja mam lekcję dla Was, to nie jest tak, że ja mam odpowiedź. Sam wielokrotnie wkurzałem się na ludzi, sam wielokrotnie obrażałem konkretnych reżyserów, konkretnych scenarzystów. Jestem bardzo negatywnie nastawiony do Zaka Snydera. Uważam, że jako człowiek zachowuje się bardzo nie fair, bardzo destrukcyjnie. To, co zrobił wobec Ligi Sprawiedliwości i wobec producentów jak na, nasyłał armię botów, jest bardzo brzydkim moralnym zachowaniem. I będę wielokrotnie pewnie sam przekraczał granice. Chodzi mi jednak o co innego: chodzi mi o to, że jako, jako człowiek każdy z nas się, się myli, ale uleganie takiemu trochę pędowi, trochę moim zdaniem, oślemu, trochę pędowi tłumu i ojeju, jak fajnie ukrzyżować kobietę, która to jest ważna rzecz dla mnie kobietę, która um, zrobiła. I teraz, kto z Was, o tym to będzie, to będzie pytanie też do Was, kto z Was wie o tym, że Lauren Schmidt. His Rich, to nie jest osoba, która zaczęła swoją karierę w Wiedźminie. Ona była koproducentem, co co-executive producentem, czyli wykonawczym w Daredevilu w pierwszych dwóch sezonach. Ona napisała trzy odcinki Daredevila, tego pierwszego Daredevila, którego uwielbiamy, który jest kochany, który jest zajebisty. Ona robiła także Defendersów nie tak dobrych. Robiła także Umbrella Academy. A tutaj możecie sami zadecydować, ale te wcześniejsze, chyba pierwszy, i pierwszy, drugi e, sezon. Więc to nie jest osoba, która przyszła sobie znikąd, prawda, i zepsuła nam wszystko. Ona robiła też serial Power, który jest całkiem niezły, więc to jest osoba, która pisała i zajmowała się, zaczynała w ogóle jako osoba na prezydenckim pokerze, jednym z najlepszych seriali, szczerze powiedziałem, przy ostatnich, Kilkudziesięciu lat. Prezydencki Poker, czyli po angielsku, to jest the, the West Wing. Ona była jedną z osób, która pracowała w Writers również. Czyli znowu pisała jedne z najlepszych rzeczy, a e, najlepszych rzeczy w ostatnich, e, ostatnich 20-30 latach. I czy to znaczy, że dzięki temu, że napisała coś dobrego, nie powinniśmy krytykować tego, co jest złe? Absolutnie nie. Czy to, że zrobiła coś złego, to sprawia, że to, co zrobiła dobrego, jest złe? Absolutnie nie. Ale są niuanse. Są, I dla mnie, niuanse są tutaj najważniejszą rzeczą. Jeżeli przychodzisz do serialu, filmu, serii, gier i oceniasz ją, nie mając tego w głowie i, i nagle wypaczając słowa marketingowe, więc a, podczas wywiadu przed premierą serialu, aktor, film, producent, scenarzysta powiedział, że serial będzie dobry, a serial nie jest dobry, czyli aktor kłamał. Bzdura! Kiedy spotkaliście się z tym, że ktokolwiek w marketingowych tekstach przed premierą powiedział coś, Negatywnego. No zastanówcie się. Jeżeli oceniasz to jako, ha, wybrałem jeden cytat z marketingu i ten cytat z marketingu mogę pokazać, że to dzięki temu to jest kłamczucha albo to jest oszust. Bagiński nas oszukał. No i jak bardzo naiwnym człowiekiem jesteś, jeżeli wykorzystujesz marketingowe hasła jako wyznacznik prawdy. Ty, jako autor książki, którą wydawałeś, pewnie też będziesz mówił, że jest najlepsza. Po dziś dzień pewnie będziesz mówił, że jest najlepsza, nieważne ile negatywnych recenzji dostaniesz. Aż kot musiał to podsumować. Dobra. Przeci no słucham. Mój kot postanowił przerwać powiedzieć wszyscy, e, wszyscy w w cudzysłowie. To teraz na wasze. Chciałbym was troszeczkę posłuchać. Dostaliście moje, moje argumentacje i w jedną, i w drugą stronę. Dostaliście moje przykłady, które cytowałem. W tym jeden, który oczywiście pamiętajcie. Żaden z przykładów, które podałem, nie są. To nie, nie definiują wszystkich. To nie jest tak, że przeczytałem trzech Polaków. To znaczy, że wszyscy Polacy jak jeden mąż nienawidzą, bluzgają, nie potrafią się zachować. To były przykłady. To nie było definiowanie całości. Tak jak nie powinienem oceniać Loren poprzez jeden produkt i zakładać coś innego, tak samo nie będę oceniał ludzi poprzez kilka przykładów osób, które zakładały konta, żeby tylko negatywne recenzje robić. Ja po prostu widzę tutaj pewną nutkę, która jest dla mnie bardzo wręcz niebezpieczna, ponieważ to jest igranie, z grupami ludźmi, ludzi, którzy żywią się nienawiścią, i, i dzięki osobom, które mienią się obiektywnymi naukowcami, lubią dorzucać sobie tytuły naukowe. Dzięki takim osobom, te osoby, które żywią się nienawiścią, mówią: No, patrz, ten naukowiec mi to powiedział. Ten George, boże, nie pamiętam się nazywa, Peterson. Jordan Peterson tak mi powiedział, i tak dalej. I nagle i, i, i to są osoby, które stają się wzorami. I usprawiedliwieniami dla mojej nienawiści. Jeżeli stajesz się usprawiedliwieniem dla nienawiści jakiegoś człowieka, to moim zdaniem powinien się od tego oczyć. Ja przynajmniej tak będę starał się zawsze robić. Dobrze. Kiciuś wrócił, więc teraz pytanie. Czy z waszej strony spotkaliście się z tego typu krytykami, recenzjami, e, czy zobaczyliście to, co, co ja, moim zdaniem, jest dla mnie aż nadto tutaj widoczne, czy ja po prostu tutaj się zbyt. Zbyt nakręciłem. Ja z chęcią wasze... O, wasze zdanie na temat... Ała, na temat tego sezonu prawie mi nacisnęła zakończ transmisję, chciałem powiedzieć, bo naskoczyła mi na myszkę. Gratuluję mojemu kotu wszystkiego. Czy coś takiego po waszej stronie się, się znalazło? Aż sobie. Czepski. Czepski pisze. Ludzie pokochali ten świat za słowiańskość, którą CD Projekt rozszerzył w tym świecie, czego Netflix nie wykorzystał. Przez to dla mnie ten serial stał się po prostu generyczny mało oryginalny. I tutaj, czy ile razy musimy powtórzyć, że twórca tego świata, Andrzej Sapkowski, powtarzał tysiąckrotnie to nie jest e, słowiański, to nie jest słowiańskość, to nie jest słowiański świat. To jest bzdura, którą sobie powtarzamy, ponieważ lubimy ten troszeczkę nacjonalistyczny element, etnonacjonalistyczny naszych tworów. On opowiadał, tam jest dużo germańskich mitów, nordyckich mitów. To nie jest słowiańskość. Więc to po pierwsze, po pierwsze, ale tak, jeżeli chodzi o argument, że wydaje się, że Wiedźmin staje się generyczny, tak jak moim zdaniem krew i coś tam, ten, 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 ten nasz serialik malutki został ukrócony, tak. Na przykład to jest jedna rzecz, która mnie boli. Najlepiej ona działała, dla mnie to chyba najlepiej ona działała w pierwszym odcinku drugiego sezonu. To był dla mnie najlepiej uchwycony, dla mnie ten element Sapkowskiego, czyli. Historia, która jest tragiczna. Historia, która jest jednocześnie bardzo zabawna. Historia, która pokazuje potwory z wielu różnych stron i nie boi się pokazać bardzo brutalnych rzeczy. Z tym naszym ziomeczkiem, który był zamieniony w tego przepięknego dzika. To jest chyba mój ulubiony odcinek ze wszystkich tych e, sezonów do tej pory. Borsuk47. Nie uważasz, że te odcinki, które były najbardziej wierne opowiadaniom są najlepsze? Sam wskazałeś na odcinek, który był dość wierny książkom. E, na, tych, na podstawie tego, co obejrzałem... Tak, prawdopodobnie z mojej perspektywy, te, ale będzie tutaj pewna gwiazdeczka, ponieważ dla mnie najlepsza, i to będzie moja osobista ocena, dla mnie najlepszy Wiedźmin to jest ten Wiedźmin, jakkolwiek to głupio brzmi, właściwie zanim poznaje Ciri. Ta, ta część krótkich opowieści, krótkich powiedzmy, które są takimi przypowiastkami o tym ciężkim losie Wiedźmina, to była rzecz, którą ja, mimo tego, że no, czytałem do lat temu, to jest ta rzecz, którą ja wciąż pamiętam. Czyli na przykład tego naszego szatana, który sobie biega, diabełka, który sobie biega w polach. To są rzeczy, które ja pamiętam po wielu, wielu latach, a gdy zaczyna się ta wielka historia, to to jest rzecz, gdzie, którą ja zapomniałem całkowicie. Więc może to być moja preferencja, co mi najbardziej przypadło w książce, dlatego też to mi najbardziej przypada w serialu. Ale tak, tutaj zdecydowanie wierność jest większa. Jest większa i może to stoi za sukcesem. Tyle że dla mnie, gdyby cały serial był tylko i wyłącznie tym zbiorem małych opowieści o Wiedźminie i Ciri byśmy przesunęli w ogóle, nie ma Ciri. Jest po prostu Geralt chodzący e, i mierzący się z najróżniejszymi dziwnymi rzeczami, to ja bym był najszczęśliwszym człowiekiem. Bo po pierwsze to byłby sam Geralt, a ja <ścoughs> uważam, że im więcej Geralta, tym lepiej. O, i tutaj będzie świetny, świetny komentarz, który moim zdaniem e, może nam tutaj podsumuje. Pisze Deszter. Bzdury z tym, winmy wszystkich. Tutaj będzie znowu że ja nie wiem, bo nie ma znaków przestankowych. W momencie, gdy wychodzi ostatnio chociażby przy okazji MCU, jak garniaki z Disneya ingerowali krytycznie i są bezpośrednio związani ze spłyceniem wizji, reżysera i fabuły. Co masz na myśli, ponieważ tutaj nie ma żadnych znaków przestankowych? Prawdopodobnie masz na myśli co? Który film? Ant-Man Ant i Osa Quantomania? Tak zwane. Kto to są garniaki z Disneya? Gdy zaczynamy mówić o. Zmianach, no to możemy cofnąć się do pierwszego Antman, gdzie został wyrzucony Edgar Wright, ponieważ producenci nie chcieli jego wizji, która była zbyt oderwana od pewnego kanonu, który był robiony przez Kevina Feige. A tego typu nazwiska producentów, tam masz, masz całą listę producentów, zanim do dziewięciu osób, a czasami jeszcze osoby wyżej, prawda? Tak jak Avi Arad, który wciąż wpływał na filmy i seriale. To jest ten ziomek, który nam najwięcej naj, najwięcej na moto, już chodzi o Spider-Many to. Mm, Zawsze będzie to się działo, ale nie możesz powiedzieć jedna osoba, ta jedna osoba, bo mówisz garniaki. Ale co to znaczy? Co to znaczy garniaki z Disneya? To jest znowu budowanie tak zwanego Men in Black przyszli i wszystko zepsuli. Netflix przyszedł i wszystko zepsuł. Co to znaczy Netflix? Nie, to nie jest tak, że firma ma tożsamość. To nie jest człowiek. Ona nie ma planu, który jest ideologiczny. Zmienimy świat, we wszyscy będą. Czerwoni, wszyscy będą zieloni. Nie, firma ma jeden cel: zwiększać, zwiększać zyski, zadowalać akcjonariuszy. Tylko to. Najwyraźniej ich zdaniem to przyniesie większy zysk. To przyniesie większy zysk. Czy Disney w tym roku zaliczył mnóstwo wpadek, Warner Brothers zresztą też. No bo mamy Flasha z spadką, mamy, z, mamy um, oczywiście może um, Aquaman, Aquamana pewnie też będzie z spadką, ale um, mieliśmy Ogromne szazama, ogromną wpadkę. Tyle, że na przykład my nie mamy pojęcia o tym, jak bardzo te wpadki są wliczone. Ponieważ prawdopodobnie cały rok 2.2.4 i 2.2.3 jest spisany na straty. Inaczej nie zrobiono by tego, co zrobił James Gunn. Przecież oni wiedzieli zapisując to, że to nie będą sukcesy. Że ludzie będą już myśleć o nowym Supermanie, a nie o starym Fleszu w cudzysłowie. Więc my możemy mówić, ha ha, zepsuli film producenci. No ale ci, ci producenci nie zaliczyli, że a, ma, mamy to w dupie? Tam jest zawsze tak dużo rzeczy. Świetnym przykładem jest oczywiście e, The Rock w... Mm, Boże, jak się nazywał ten film? Black Adam, gdzie on majstrował przy zarówno swoim, jak i przy Sazamie. I tutaj wiemy o tym, że to jest ta jedna osoba, która wpłynęła na ten element i ten element fabuły. Okej, okay, i możemy to krytykować. O, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Marta Kaczmarek pyta, czy według ciebie Wiedźmin powinien się skończyć jako serial? Nie, w sensie ja bym chciał, żeby to sobie leciało, ponieważ powiem Wam bardzo prostą rzecz. To, że ja nie będę oglądał, nie znaczy, że ktoś inny nie ma oglądać. Niech sobie, ja najbardziej bym chciał, niech to sobie leci, niech to ma swoich fanów, niech to ma 20 sezonów, niech za 20 lat będzie 15 różnych nowych wersji, niech sobie zrobi nową historię całkiem, niech pójdzie w stronę jakąś jedną, niech rozwija nam świat. Jakkolwiek Rozwinął nam krew i wino, czy cokolwiek to było, beznadziejnie nam rozwinął. Ale z mora Wilka, ciekawe. No to pobawmy się jeszcze. Więc ja, to, że ja tego nie będę oglądał, to, że ja nie będę grupą docelową, to, że ja nie będę miał tutaj żadnego materiału, będę do tyłu, nie będę nic wiedział, mi to kompletnie nie przeszkadza. Bawmy się i wy się bawcie. Jeżeli są tutaj osoby, którym się podobał trzeci sezon, zajebiście. I, i to jest jedna rzecz, która jest dla mnie tak strasznie bolesna, że tak bardzo uczulamy się, że ja spotykam się z takimi komentarzami, że no kuryna, jak lubiłeś, Wiedźmina. To nie możesz być moim znajomym, to nie możesz być krytykiem, to nie możesz być kimś tam. To nie, wiecie, takie ogromne emocje, które moim zdaniem nie powinny tu być miejsca. Przypomnę wam, Mateusz, którego znacie z, z, z naszego podcastu, nie lubi Parku rajskiego. I co? Ja mogę tak zacząć wyliczać aktorów, youtuberów i tak dalej, którzy nie lubią konkretnych tytułów. No, no, życie. O, i to będzie super komentarz, moim zdaniem. Jak go z chęcią przerzucę. Podoba mi się, to jest jedna rzecz, która jest dla mnie jednym z największych błędów naszego rozumienia. Jak, e, jak wygląda proces produkcji. Wydaje nam się, że produkcje są łatwe. I Błażej, Błażej M pisze, firma kształtuje politykę kadrową i po prostu nie rozumiem, jak takie samograje jak Wiedźmin czy e, Rob, czyli Rings of Power, można dać ludziom, którzy te samograje po prostu zepsuli. Za, założenie samograja to jest jedna z najbardziej błędnych rzeczy, z którą ja się spotykam. Nie ma praktycznie samograja. Ma, zajmuję się filmami już X lat. Oglądałem najdziwniejsze produkcje sprzed wielu, wielu rzeczy, wielu, wielu, wielu lat. I prawie zawsze, gdy słyszysz samograj, okazuje się, że to jest coś nieudanego. Książka Adaptowanie w ogóle nie jest samo. Nie da się adaptować samograniową. Zauważcie, że od czasu władcy Pierścieni, Petera Jacksona nie dostaliśmy żadnej tak kompletnej adaptacji innego dzieła, fantazy. Formie filmowej. Żadnego, który jest tak samo dobre. Nawet ten sam reżyser, mając teoretycznie tych samych aktorów, nie dał nam tego samego, gdy robił Hobbita. Jest dokładnie odwrotnie. To są niezwykle trudne rzeczy do adaptowania, szczególnie, że, że jest tak wiele różnych małych trybików, które wpływają najczęściej negatywnie na to, co robimy. Pierwsza adaptacja Animowana wtedy jeszcze, władcy pierścieni, to była artystyczna z lat 70. -tych. polecam, jest cudownie dziwna, ale wycięła tak dużo z książki. Ale jest ciekawa, jest fascynująca, ale nie jest wierna w cudzysłowie. Ponieważ wierność nigdy nie jest pierwszą rzeczą, gdy próbujemy przełożyć język pisany na medium oglądane, medium, które w ciągu ostatnich 100 lat tak bardzo się zmieniło, że obejrzenie koło, się, że Wy nie obejrzycie filmu za 20. Większość z was wypadnie na filmach za 30. Większość z Was nie będzie w stanie obejrzeć filmu za 30. Ponieważ my tak bardzo zmieniamy się jako odbiorcy. My sami nie nadążamy nad tym i próbujemy trochę ubolewać, że ojeju, ja nie potrafię zrobić. To widzowie się zmieniają. Dlatego, moim zdaniem, komentarz Baglińskiego jest fajny. Ponieważ prawda jest taka, że widzowie się w cholerę zmieniają, a my, jako filmowcy, mówię to nie wiem, jako, ale z punktu widzenia Wiedźmina, yy, yy, nie nadążamy za tym, jak zmienia się kolejne pokolenie. Bo tempo zmiany konsumpcji jest dla nas nie do pojęcia. Popatrzcie no, na, na to, jak na przykład konsumuje media osoba 40-50-letnia, a jak on konsumuje 20-15-letnia, która nie ogląda telewizji, która większość swoich politycznych poglądów ma z TikToka dla przykładu. Wyobraźcie sobie, że ta sama osoba 40-letnia będzie, 40 będzie próbowała to zrobić. To są tak szybkie zmiany, że my za tym nie nadążamy. Tym, tym bardziej nie dziwcie się, że projekt, jakiś filmowy, jakiś serialowy, który powstaje 10 lat, jest tak bardzo do tyłu. Nam się wydaje, oho, my myślimy sobie w 2005 roku, ale zrobimy fajny pomysł. Jest 2020, o Jezus, Maria, to nikogo nie kręci. To jest cudowne. To jest naprawdę cudowne, ponieważ to nam pokazuje taki dystans, że my możemy sobie myśleć, że my wiemy, co odtwarzamy, a tak naprawdę najczęściej jesteśmy ślepi. Bardzo dobry cytat miał miał Louis Capaldi. Louis Capaldi miał cytat odnośnie tego, że mm, został zapytany najczęściej, powiedział kiedyś, że piosenki, które jego zdaniem są gówniane okazują się hitami. A ja on powiedział wtedy, no tak i piosenki, które ja piszę i myślę, że będą hitem, najczęściej okazują się gówniane. I on bardzo dużo przeklinał w tym wywiadzie. I powiedział, że to jest rzecz, która go nauczyła jednej rzeczy. Że specjaliści ze studiów muzycznych gówno wiedzą, że on gówno wie, że twórcy piosenek gówno wiedzą, że tak naprawdę wszyscy gówno wiemy. To jest mój ulubiony, ulubiony cytat. Że wydaje na się, że to, o, to jest takie proste, ja tu zrobię hita, a tak naprawdę o kan dupy rozbić. Jesteśmy totalnie nieogarnięci w tym, ponieważ Ciągle gonimy za trendami, które zmieniają się szybciej niż my jesteśmy w stanie je stworzyć. O, to jest bardzo fajne pytanie Cage'a, bo widzę, że Cage tutaj jest bardzo broniący. Ale czy adaptacja to zmiana 70% oryginału, czy przerobienie tego, co mamy na język danego medium? Bad guys, znakomita adaptacja tego, tej książeczki. Tutaj jest zmienione moim zdaniem spokojnie 70% oryginału. Spokojnie. I dostaliśmy genialną animację od DreamWorks i mamy genialną książeczkę. I tyle w ramach odpowiedzi odnośnie zmiany. Zawsze będą zmiany. Oczywiście będą nas boleć. Na przykład ja, jako fan niektórych książek czy komiksów, wkurzam się, że niektóre rzeczy były adaptowane inaczej, niż bym chciał. I to jest jasne uczucie. Ale to nie znaczy, że powinienem to uczucie, które związane jest z moim emocjonalnym związkiem z dziełem, wpływało na ocenę tego dzieła. I swoją drogą, ja tutaj, jako osoba, która pracowała kiedyś przy scenariuszach, jako osoba, która pracowała ze scenarzystami, um, która nie jest teoretykiem i lubi sobie pierdzielić głupoty, ja wiem, że ci scenarzyści czytali książki. Ja jestem o tym przekonany. To, że na przykład z pokoju, gdzie masz kilkunastu scenarzystów, wyszedł odcinek taki, jak odcinek piąty i został, został nakręcony, potem zmontowany i tak dalej, nie masz pojęcia nigdy, jak dużo twoich linijek i twoich pomysłów, które mogą być idealnie oparte tylko na książce do końca zostanie pociągnięte. Pepsi, Pepsi pyta, czy zmiana charakterów o 180 stopni podlega pod adaptację? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, to jest normalna rzecz. Ile razy mieliśmy kasowane postacie, mieliśmy trzy postacie łączone w jedną, mieliśmy postać, która nagle zmienia całkowicie stronę. To jest normalna rzecz. Oczywiście, masz prawo się o to denerwować, ale mówienie, że to nie jest adaptacja, to jest tupanie nóżką małego dziecka, które jest obrażone o to, że świat jest taki, jak jest. Wiele rzeczy. Ludzie, w ilu, w ilu książkach zmieniono zakończenie, bo się nie podobało? Oglądaliście Podziemny Krąg? Tak, Podziemny Krąg. Fight Club. Oglądaliście? To nie jest tak jak w książce. I co? Zakończenie jest o 180 stopni zmienione. I co? To nie jest adaptacja? Ale nie, nie, bo to jest dobre. No kurna. Wiecie ile razy tak jest? To jest, to jest tak normalna rzecz. I to jest jedna z tych rzeczy, bo my nie jesteśmy do tego e, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni troszeczkę, albo tak mi się wydaje, że Zapominamy o tym, że ogromna większość twórów, tworów, które my oglądamy, to są adaptacje książek. Ale nikt z nas nie czyta tych książek, więc nie czuje się tego. Zniszczyli moje dzieciństwo, bla, bla, bla. No. Justyna. Super, super komentarz Justyny. Ja go, jeżeli będę materiał wrzucał, to na pewno wrzucę ten, ten cytat, On mi się strasznie spodobał. Zabawne, że taka mała. Że, że zabawne, że tak mało emocjonująca adaptacja wywołuje tyle emocji. I ja bym się pod tym podpisał, że szczególnie trzeci sezon emocji już jest tak wyprany, a my się wściekamy i, i, i mamy aż tyle emocji wobec niego. To jest super, super komentarz, Justyna. Bardzo, bardzo mi się spodobał. <sighs> bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, nie wiem co sądzicie o tym materiale. Czy to nie wyszło troszeczkę? To się po angielsku mówi, że wszedłem na soapbox. To jest takie powiedzenie, że wchodzisz na taką skrzynkę. Która kiedyś była skrzynką, właśnie na mydło i tak dalej. I tak gadasz, no, na, tak, tak nauczasz troszeczkę, że wszedłem na mój soapbox troszeczkę, ale mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie i może to wytnę. Jutro, przypominam, będzie materiał o biedronce. Możecie zgadywać, czy będzie najgorsza, czy będzie najlepsza, czy będzie w topce super fajnych, czy niefajnych. Jak się poczułem, jako osoba, która nie oglądała kreskówki. W każdym razie, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za obecność, za to, że byliście tutaj ze mną, że sobie pogadaliśmy, że się nie zgadzamy. Uważaj, nie zgadzajmy. No życie, nie zgadzajmy się. To jest piękne, czasami się nie zgadzajmy. Ważne, że nie zaczynamy wtedy się wyzywać i mówić, a ty srasz, a ty srasz, kurna. Jak potrafimy się nawet z sobą nie zgadzać, to jest zajebiście i to jest fajna sprawa. Dziękuję wam bardzo, miłego wieczoru życzę, miłego dnia, żyjmy jakoś z tymi upałami i do zobaczenia następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.